Witam serdecznie. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam eliksir młodości, który odnawia organy wewnętrzne. Ten eliksir przygotowujemy i trzeba, to jest bardzo ważne, zapisać sobie, żeby nigdy nie zapomnieć, ponieważ taki eliksir to jest pierwszy przepis z 8 przepisów, które pokażę. Przygotowuje się raz na 5 lat. Jest to eliksir odnawiający organy wewnętrzne, przeznaczony dla jednej osoby. Jeżeli ktoś chce zrobić dla siebie i męża, oczywiście musi zrobić podwójnie. To jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby. To jest stara recepta z 1640 roku. Oczyszcza organizm ze złogów i wapnia. Zaraz troszkę się rozgadam. Polepsza przemianę materii, zapobiega zawałom serca, zapobiega sklerozie, utracie pamięci, obrzękom. Polepsza także wzrok, dlatego ja sobie przygotowałam. Wzmacnia naczynia krwionośne. I bardzo, ale bardzo serdecznie chciałabym zachęcić każdego, kto ma podwyższony cholesterol. To jest naprawdę bardzo tania i prosta kuracja. I zachęcam naprawdę serdecznie. I podam najpierw prosty skład, ponieważ potrzebujemy 350 gram czosnku i 200 ml spirytusu. Czosnek nie obieramy, pozostawiamy go ze skórką. Należy wziąć moździerz. W zaleceniu jest, żeby wziąć moździerz drewniany i drewniany tłuczek i utrzeć czosnek razem ze skórką w tym drewnianym moździerzu. Ale jeżeli ktoś nie ma, to po prostu użyje zwykłej makutry glinianej i też będzie dobrze. Ale tylko drewniane przedmioty. Należy przełożyć ten utarty czosnek na miazgę. Ja przełożyłam wedle filmiku, żebyście widzieli w ogóle, o co mi chodzi. Do glinianego naczynia. Do glinianego naczynia. Ciemnego glinianego naczynia. I odstawić na 10 dni. Po 10 dniach przecedzamy przez gazę i możemy dopiero użyć po 2-3 dniach od przecedzenia. Dopiero wtedy można zacząć tą kurację leczniczą, oczyszczającą organy i odnawiającą organy od wewnątrz. Należy pić najlepiej natto, jedną łyżeczkę od herbaty dziennie. Pijemy taką kurację przez 3 tygodnie i należy sobie dokładnie zapisać datę, ponieważ to jest bardzo ważne. I po 3 tygodniach przechodzimy na inne kuracje, które będę podawała, bo jest ich aż 8. Fajne jest, bo także jest tutaj dodane, żeby po zażyciu tego lekarstwa popić mlekiem, ciepłym mlekiem. Po pierwsze, taka dobra rada, mleko zabija smród czosnku, a po drugie neutralizuje i to jest ważne. Ale jeżeli ktoś nie może pić mleka, pomija ten krok, to też nie jest źle. Ja zrobiłam sobie tą kurację ze względu na mój słaby wzrok. Także zapiszę sobie w moim notesie, ponieważ tą kurację mogę powtórzyć dopiero za 5 lat. Kolejne, ponieważ ja bardzo dużo zrobiłam nowości i już one się piętrzą, jest ich bardzo dużo. No nie mam zasięgu do przesyłania filmików, nie będę się powtarzała, bo każdy wszystko wie. Zresztą to, co mówię i proszę moich widzów i tak na nic się zdaje, zauważyłam to już od dłuższego czasu, jest tylko taka garstka,
fajnych widzów. Po prostu jest tak. Ja jestem szczera do bólu i zawsze taka, pewnie już taka umrę, że tak, przychodzicie, bierzecie sobie za frajer recepty, ale jest wam ciężko zostawić łapkę, żeby był zasięg, żeby YouTube nie blokowało mnie, żeby YouTube przesyłało moje filmiki. Jedyne kurna broszka, co możecie i co powinniście zrobić, to jest ta łapka. Nie wiem, ja cały czas się zastanawiam, kto ogląda moje filmiki, że jest taki egoistyczny, to jest za małe słowo. Za małe, bo to egoistyczne to tu w tym przypadku jest za małe słowo. Że nie chcę, żeby ktokolwiek inny chyba znał te recepty, nie chcę tego zasięgu. Niech każdy sobie przemyśli, ale ja wiem swoje i tak szczerze mówiąc jest mi przykro, że robię wszystko, co mogę, żeby się dzielić, a oglądają mnie tacy, że mam takich akurat widzów samolubnych. Dobra. To na razie. Do następnego. Pa.